Cześć, jestem Cześć, Kawala. Dzisiaj lecimy z 20 odcinkiem Winland Saga. I po ostatnim odcinku nie dało mi to spokoju, jakie zaburzenie neurologiczne może mieć Torkel, że przy oślepieniu światłem coś mu się może dziać na przykład z błędnikiem, dlatego tak się zawiesił. I nie mam pojęcia, jak to wygooglować, więc jeżeli znacie tą chorobę, to zaburzenie, to możecie mi napisać, bo mi to nie tak kuźwa spokoju do usranej śmierci. Dobra, idziemy do króla i no, przewidziałam. I Torkel się spiknął z Thorfinnem i będą się wymieniać historiami. I bardzo się cieszę, że idą po prostu razem i mamy dream team jak dla mnie, więc same dobroci teraz powinny się dziać. Brakuje mi tylko, żeby Askeld zabił króla i będę bardzo usyta. A, i co jeszcze? Bjorn. Bo on sobie tam leży dźgnięty, opatrzony przez księdza i... A, i w poprzednim odcinku zapomniałam wspomnieć, że pojawił się post twórcy zapowiadający, no, sugerujący, że będzie drugi sezon, co to jest bardzo dobrą wiadomością. Co prawda zostają jeszcze 4 odcinki do końca. Bardzo mnie to cieszy, że będzie. Jesteśmy 1014, okej. Jak mógł przeżyć? No po prostu... No cześć! Mam dużo wasali. O, jak pięknie wyglądasz tą opaską! Zero kultury. No cześć! O, jaki... Kurwa, do dupy. Torkel jest już prawie wysokości Flokiego? Rośnie ten chłopiec, rośnie. Gdzie jest Bjorn? Jaka słodzinka z tą opaską. Ty się tego podejmiesz? A rączka ci się, słoneczko, zagoiła już. Z dupy, nie z góry. Wreszcie ktoś, kto zaczyna logicznie myśleć o religii. Mieliśmy swój raj. Uhuhuhu, Knut. Cześć, tato, wróciłem, jestem żywy. O, widać twoją radość.
Łucznicy. Ty podejdź, chodź, chodź, chodź. Aspekt dziodu. Przeraża mnie starość i te wszystkie brodawki, które na starość mogą się pojawić. Czemu akurat 10? 2, 3, 4, 5, 9, 10. Dorosłeś. No, nie zaprzeczę. Ragnara. Żartuję, Ragnar to była miłość dla niego. Teraz ty zrobisz dokładnie to samo. No, powiedzmy, że to jest boska moc. No, jemu też na starość zaczęło odpierdalać? Żebyś zabił własnego syna? Okej, okay, to nara, jednak nie chcę tej korony. A to nie jesteś na bieżąco. Askeld ma takie gadane. Kurwa. Lubię postacie z silną osobowością. Zresztą lubię ludzi z silną osobowością. A mu kurwa słodzisz i nawijasz makaron na uszy. W bardzo czułe punkty naciskasz.
Ho! Okej, teraz opuścili broń. Dobra, myślałam, że się na niego w jakiś sposób rzuci. Dobra, to byłoby to strasznie głupie. Czy księciuniu się ogolił? Trzy lata? Lata doświadczenia, jakby nie patrzeć. No, tym królem z dupy nie został. Nie, to mój nowy kochanek. A w sumie no głowę do Ragnara ma podobną, to powinnam tak jakoś połączyć fakty. A no tak, bo jego brat miał coś tam przygotować, w sensie brat Ragnara. Co oni mają z tym sikaniem? Jeszcze rączka nie do końca. Okej, dobra. Patrząc na tego kopniaka, faktycznie mogło powalić. Boli cię przy siusianiu? Co się stało? Nie baw się żółtym śniegiem. No resztę wymordowałeś. Sprzedaj. W ogóle wytworzenie osobowości tutaj w tym przypadku dziecka po takim szoku. Bardzo fajny sposób przedstawienia tego moim zdaniem. O Boże, niewolnicy. Dalej szukasz? O nie, koniec.
W ogóle miałam wam powiedzieć ciekawostkę, w momencie jak Askel tam wspomina o tym, że oczy mu się przyzwyczaiły do ciemnego pomieszczenia. Czy wiedzieliście, że piraci nosili opaski na oczach tylko po to, że gdy schodzili pod pokład, to po prostu przekładali opaskę na drugie oko i to, które było zasłonięte, było przyzwyczajone do ciemności i nie mieli problemu z patrzeniem w ciemnych pomieszczeniach, wtedy jak schodzili właśnie pod pokład. Kawola uczy i bawi. Dobrze, porozmawiajmy o odcinku. No, Knutałkę jest supi. Torfinek wyleczył rękę prawie i napierdziela na wiaderka. Jezu, Askeld, który złapał w kurwa, bo bardzo ładnie przedstawiona scena. Wszystkie sceny, które działy się u króla z tym światłem, przepięknie zrobione. Czy poza królem, bo król jest poskudny. Ta kolorystyka czerwieni i to właśnie tak mocno sugerowało, że jednak coś się tutaj stanie i jednak będzie to mordowanko. Ale król ogólnie jest w takiej kolorystyce utrzymany, taki przyciemniony, no. Bardzo długo nie było widać jego twarzy, dopiero teraz nam pokazali chyba jego twarz. W ogóle on łapie kurwa jakieś schizy tą koroną. A, i to anime ma jakąś manię do pokazywania sikających postaci. Tak, to są moje podsumowania po tym odcinku. Lecę z kolejnym. To jest bardzo niedobrze, bo już światło jest okropne i będę wyglądać jak mumin. Trudno. Chcę obejrzeć, a wy chcecie obejrzeć ze mną. Nie oszukujcie się, uwielbiacie moje reakcje. Tak, bo muszę sobie schodzić, bo nikt mi nie mówi miłych rzeczy. Dobra, dzięki bardzo za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji, zapraszam do pozostałych serii, które są w outro i w opisie. I trzymajcie się, pa!